Witajcie. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na nową serię filmów, bo zakładam nowy zbiornik. Będzie to Oase Skyper Line 100. Czemu taki zbiornik? Bo słuchajcie, jest po prostu dla mnie piękny i dodatkowo funkcjonalny. Będę korzystał z filtra Biomastera też od Oase. On jest dosyć 850, on jest dosyć wysoki i bardzo przyda mi się ta szuflada, która pozwala, żeby ten filtr wyjechał i żeby był łatwy dostęp do prefiltra. Myślę, że seria będzie zawierać kilka odcinków. Pierwszy to jest taki, że oczywiście wybór sprzętu, pojadę sobie do Chmiela, wybiorę co tam ma być, a będzie, słuchajcie, na bogato, no bo będzie Oase Skyper Line 100, będzie filtr Biomaster Thermo 850, będzie nowe oświetlenie od Skylighta Hyperspot FL, będzie, słuchajcie, podświetlenie tylne zbiornika Light Grand RGB w dodatku. Co tam jeszcze będzie? No słuchajcie, będą akcesoria od Nateka, czyli będą Azaqua Steel wloty, wyloty, bo już tak po moim doświadczeniu jednak jestem trochę leń i nie trzeba ich czyścić, a prezentują się bardzo ładnie. Będą tam oczywiście indykatory, dyfuzory, ProGrow, będą reduktory, no cały, słuchajcie, komplet. I jeszcze dodatkowo dostałem od Oase całą nową linię produktów do prowadzenia akwarium. Są to nawozy, uzdatniacze do wody, bakterie w płynie, w tabletkach, no cała masa tego jest. Przetestujemy to oczywiście prowadząc ten nowy zbiornik. Dodamy sprawdzonych mediów filtracyjnych z Qualdropa, także cały przegląd wszystkich produktów od A do Z, na czym to będzie prowadzone. No i w pierwszym odcinku jeszcze będzie taka szybka instalacja. Dajcie znać w komentarzach, czy taki sposób przekazania tych informacji Wam się spodoba. W drugim odcinku zrobimy sobie hardscape, czyli jak co tam damy, czy skały, czy korzenie, no to sami zobaczycie. W trzecim oczywiście rośliny i zalewanie, no bo jedno bez drugiego nie bardzo. A w piątym, no to ryby, suplementacja i jak ja to prowadzę. Także zapraszam serdecznie na nowy cykl filmów zakładania mojego wymarzonego zbiornika. Zapraszam serdecznie. Prezentowane produkty dostępne w Chmielu, linki w opisie filmu. No dobra, dotarłem już do Chmiela, zapraszam Was serdecznie, chodźcie, chodźcie, zobaczcie, co ja tu sobie w głowie upatrzyłem. Najpierw rozmowa z Michałem, jak, słuchajcie, przetransportować takie akwarium. Na szczęście jest usługa dostawy na terenie Wrocławia całego akwarium, także spoko opcja, bo słuchajcie, no ja nie dałbym rady tego do swojego Gulfa kombi włożyć, a z Chmielem raczej. No i co, skały. No tu są zwykłe dragony, ale ja bym chciał coś innego. Ale widzę, słuchajcie, na razie zajmę się korzeniami. Cała masa Redmoor Wood, jakby ktoś nie wiedział. Więc cała masa tych korzeni idzie do piaskownicy. Taki wstępny, w sumie to nie będzie układanie, tylko wstępnie, że się zmieszczą. A ja tutaj sobie w głowie to jakoś poukładam. Wybaczcie kolory, nagrywałem to w HDR-ze 10+. I po prostu komputer stacjonarny zwariował. Musiałem to pokolorować potem w Adobe, dramat, i tak nie jest tak, jak powinno być. No trudno. Więcej się to nie powtórzy. Słuchajcie, no tyle tego natargałem. Jakieś 30 kilo korzenia. Nie, no bez przesady. Za 20 kilo korzenia. Nie użyłem wszystkiego. Zresztą to zobaczycie w kolejnym odcinku. Ale tak patrzę objętościowo, że tyle powinno mi wystarczyć do zabawy. Tak jest. Mamy, kurczę, las. Koniec hardscape'u. Gotowe. Dobra. Ale mi tu jeszcze brakuje do szczęścia tych skał. Tu Radek nakręcił. Akurat miałem kamerzystę i coś takiego nakręcił. No nie, nie patrzcie na to, to inaczej będzie wyglądać. Ale ja sobie po prostu przetargałem karton, żeby mi było łatwiej to przetransportować. No. Bo co, na plecach to miałem nosić? Piękna maczuga, nie? Człowiek pierwotny. Dobra, niezłe, niezłe, normalne kawały drzewiszcza. Dobra, tyle korzonków powinno mi wystarczyć. Nie, zostaw, nie dam. Okej, dobra, te skały. Co by tu wziąć? Mamy scenery, mamy dragony. I tak sobie łażę, łażę i patrzcie, kogo spotkałem. Chopinik we własnej osobie. I co ciekawe, słuchajcie, Chopin swoje krewetkaria tuninguje. Pamiętacie, on miał na szkle tylko ze swojej robaczki,
ale tu mi wspomniał, że będzie tam sobie dokładał po jakimś takim małym korzątku. Nie to żaden jakiś hardscape czarodziejski, ale żeby było jednak w tych akwariach trochę więcej kolorów i więcej się działo. Tak, tu mi opowiada, żeby sobie poprzykleja jakieś jeszcze roślinki, wiecie. Andrzej ma też fajną kolekcję bucków. Nawet taką całkiem rzeźką. I tutaj właśnie żeśmy wymienili poglądy, co on będzie robił. A ja muszę wybrać skały. I słuchajcie, wpadły mi w oko czarne dragony. One się nazywają Dragonstone Dark. Zobaczcie, o ile jest ciemniejsze, a jak jest mokry, bo poszedłem sobie sprawdzić, to jest prawie czarny. Więc tutaj, tu ile było wystawionych, to sobie zapakowałem wszystkie na zapas. Jakieś, nie wiem ile kilo, słuchajcie, tutaj około 10 kilo napchałem. Nie, no 10 nie, za 8, 7, coś koło tego. W tym małym tym. Ale już tu sobie, zobaczcie, przygotowałem 25 kilo zapakowane fabrycznie, prosto z importu. Więc tu mam 25 kilo plus 7, 32 kilo dragonów. No nie użyję tyle. Już mogę Wam powiedzieć, że użyję około 20 kg. Ale przynajmniej będę miał czym wybierać. No i dobra, z tym na magazyn, bo to potem pofrunie. I dalej, kolejna rzecz moja ulubiona, słuchajcie, filtr. W nowym opakowaniu Oase Biomaster Thermo 850 z nazwą Pro. Zmieniły się nalepki, zmieniła się, słuchajcie, gąbka na prefiltrzenie jest pomarańczowa, jest teraz taka rzadka niebieska. Dobra, leci Oase. Najważniejsze, nie? Akwarium, a potem filtracja. Potem cała reszta. A kolejną rzeczą, słuchajcie, mamy oświetlenie Skylighta. Nowy HyperSpot wersja FL sterowany z komórczaka. Jeszcze w starym pudełku. Doszły mnie słuchy, że będzie ładniejsze. Znaczy, nie wiem, czy będzie ładniejsze, ale na pewno będzie inne. Dobra. Lampiszcze na plecy i bierzemy tam kubka Zenona. Słuchajcie, jestem przed otwarciem sklepu. Ja zawsze jestem w Szmielu o dziwnych godzinach. Ciężko mnie spotkać, bo jestem albo z rana, albo wieczorem. A to, słuchajcie, co to jest w tym kartonie? A tu mamy Light Granda. Wersja 100x50x50 RGB. Czyli mogą być wszystkie kolory tęczy, dyskoteka lub białe. Tak, tutaj kubka Zenona rośnie. Co dalej? Dzień dobry. A dalej to wybierzemy sobie media filtracyjne z Qualdropu. Weźmiemy już sprawdzony HyperPore. I PrimePore trochę mnie poniosło z wielkością opakowań. Mogłem wziąć dwa razy po 2 litry, ale wziąłem raz po 5 litrów. Przyda się do kolejnych projektów. Tak, dwa wiaderka. No lepiej, żeby było za dużo, niż żeby brakło, nie? I tu, słuchajcie, zastanawiam się nad skimmerem, czy wziąć ten mniejszy, czy ten większy. Ale no bez przesady, wezmę Oase 350. Styknie. Sprogro, zestaw 5 w 1. Widzieliście, jest już unboxing na kanale. Reduktor z licznikiem bubelków i tutaj jeszcze dyfuzor na rurowy do CO2. Patrzę, jakie to są wersje. Ja chcę na 1622. Tu też jest licznik bąbelków. Będę miał w sumie dwa liczniki bąbelków. No i butla. Lecimy na grobo. Taką. Chyba 5 litrów. Nie wiem. Mogę wziąć jeszcze większą, bo przez chwilę zastanawiałem się, czy nie dać tego do szafki. Ale w końcu wylądowało za szafką, więc w sumie nie ma ograniczenia. Mogłem wziąć dychę. Okej, okay, tam mi wpadło w oczy, słuchajcie, takie tutaj czarodziejstwa. Dużą lupę sobie weźmiemy z flipera. A co? I do morskiego przy okazji wezmę sobie, ja mam do morskim tą średnią wersję, to wezmę sobie może to żółte, ale może nie dzisiaj, może najpierw dzisiaj, albo dobra, dzisiaj. Weźmiemy czyścik, flipper Edge i nakładkę żółtą na lupę, żeby mi było łatwiej kręcić. No i co tu jest taka nowość? Karmnik? Karmnik na flipera. Dobra, weźmiemy. A tutaj widać, słuchajcie, te nakładki na telefon. Żółte i pomarańczowa. Żółta i pomarańczowa soczewka, żeby było łatwiej nagrać. Ale ja dalej sobie z tym nie mogę poradzić. I zobaczcie, tutaj mam nowość od Oase. Cała gama produktów do wody. Po prostu Oase przysłało mi próbki i ja będę je testował na tym swoim zbiorniku. Więc nie mam pojęcia, co jest z czym. Muszę się dokształcić, poczytać na stronie, ale mam cały zestaw do pielęgnacji wody od Oase. Dobra, koszyk jest rozmaitości. Powiem Wam, że sam bym się z tym nie zabrał. No i co my potrzebujemy? Tutaj po moich doświadczeniach powiem Wam, że ja jestem trochę leniwy, więc biorę stalowe od... to jest ten stalowy wlot i wylot. Bez skimmera. Aqua Steel
Czyli zasys, to jest, tak, to jest zasys w mniejszym pudełku. Sprawdzam, czy na pewno dobry rozmiar. Tak, jest dobry rozmiar. I wylot. Zasys bez skimera. A to jest wylot w większym pudełku. Też sprawdzam, czy jest ok. Rozmiar, dobra. Nie zapomnijcie wziąć sobie jeszcze uchwytów akrylowych. Nie ma ich w zestawie. Trzeba je wziąć osobno. Ja oczywiście zapomniałem. Zdarza się. Tutaj się tak zastanawiam, czy brać termometr, czy brać indykator. Tu rozmowa jeszcze taka krótka z Radkiem. Dobra, słuchajcie, przyszła kula szpiegula. Mój ulubiony indykator. Ta jest. Taka kulka. Dobra, mamy to. Czy ja coś jeszcze stąd potrzebuję? Wszystkie te packi, nożyczki mam. Przypomniało mi się coś jeszcze. Termometro a la Ada na akwarium centymetrowe. Kolejny termometr do kolekcji. 76 u mnie w domu. Ciekawe, czy będzie pokazywał dobrze. Sprawdzimy. OK. Podłoże. Master Soil Powder. Sprawdzone już nie w jednym u mnie projekcie, nie w jednym projekcie. W Czmielu bierzemy, ja trochę przesadzę, bo wezmę 4 worki po 8 litrów. Wystarczyłoby połowa z tego. Albo co ja z tego zbuduję, to zobaczycie już w kolejnym odcinku. No i piasek dla kirysków. Tam będą kiryski, więc mój sprawdzony Zanzibar Dark. Dla lenia, kto nie lubi odmulać. Słuchajcie, Zanzibar jest taki piękny, white, śnieżno-biały. No śliczny jest ten piasek. Ale jednak będzie podłoże aktywne, będą grały krewetki w piłkę, więc będzie brudno. No i co? Mamy akwarium plus szafkę na pelecie. I tu Michał Czerwiński we własnej osobie będzie obsługiwał wózek. No dobra, no to co? To wszystko do busa. Bo się do Gulfa nie zmieści. Tak jest, na palecie. Spróbujemy to wpakować. No, spróbujemy. Wejdzie na pewno. A po co się męczyć? Wzięliśmy sobie wózek z windą. Szkoda, że nie wszedł na pakę. I już tak przyjemnie u mnie nie było. No, ale przynajmniej załadunek był bardzo wygodny. Rozładunek będzie bardziej dla fizoli. Tak jest, uwaga. Vorsicht, glas. Niemiecki, mój niemiecki jest równie dobry jak mój angielski. Dobra, wjechało, udało się. Przez chwilę próbowaliśmy ten wózek tam wpakować do tego busa, ale niestety nam nie poszło. Tak, na palecie, dobra, korzenie lecą. Nie chciało mi się nosić, no to będziemy targać, nie? Targać, szarpać, ciągnąć. Dobra, mamy korzonki, mamy szafkę, mamy akwarium, git. Pora na resztę maneli. Mamy podłoże i słuchajcie, tu będzie dosyć nietypowo. Jak już z tym wszystkim dotrę do domu, to żeby nie pokazywać tego wszystkiego, jak to instaluję, żeby film nie trwał 4 godzin, to wymyśliłem tak na szybko. To dajcie znać w komentarzach, czy to na szybko Wam odpowiada, czy nie, ale będzie naprawdę short, szybka instalacja. Tak inspirowałem się, słuchajcie, filmami innych twórców. No człowiek się całe życie uczy, no dajcie znać po prostu, czy ta wersja będzie Wam odpowiadać, czy nie. A ja w międzyczasie jeszcze tutaj noszę. Dobra, wózek na piwo, kiedyś za gówniaka, jak pracowałem w Niemczech, znaczy gówniaka, no miałem 17 lat, to takim wózkiem woziłem beczki z piwem. A teraz co? Wożę też prawie wodę, ale bezalkoholową. Dobra, filtr dajemy tutaj. Nie no, zmieści się. I teraz tak się zastanawiam, nawet jak bym się chciał znowu trzeci raz przeprowadzać w tym roku, no to powiem Wam, chyba bym muszę wynająć tira. No nie zmieszcza się z tym całym mażurem. Dobra, tutaj ta drobnica prawie wyleciała i jeszcze butla z CO2. Słuchajcie, no to było 2 miesiące temu, dlatego czapka, no nie, że Zenon chodzi w 17 stopniach teraz, dzisiaj akurat było 17 stopni, w czapce, nie? Jak zwykle ja staram się, żeby te filmy były w miarę na bieżąco, więc kręcę jest dużo, dużo szybciej. Dobra, oświetlenie tylne, light ground już mamy. Tutaj Michał jeszcze jako dyrektor, menadżer transportu poukłada to, żeby to się wszystko nie wykoprytło. Jest dużo miejsca w busie, można układać. Dobra, udało się, dzięki. Lecimy do jaskini Zenona. Tak, piękny uśmiech. Dobra, jesteśmy.
Wzięliśmy sobie takiego paleciaka, żeby było przyjemnie. Dobra, udało się. No i fajnie mieć windę, wszystko wylądowało już. U Zenona. Dobra, pora to się zabrać za unboxing. Słuchajcie, no jest unboxing Oase 90. To jest różni się 90 na 45 na 45 rozmiar akwarium. To moja Oase jest model większy, to jest setka 100 na 50 na 50. I teraz tutaj oświetlenie w bok. Tutaj widzicie worek z podłożem, butla. Robię sobie po prostu miejsce, nie? Wam zabawa. Uwielbiam takie zabawy. Dobra. Podłoże, siłka, tak, wynosimy. Filtr. I co? I oświetlenie tylne. Piękny kapeć. Fajne mam te kapcie. Mistrzostwo świata, muszę je zmienić. Wstyd. Dobra. Dlatego zdjąłem. No i patrz, jaki fajny jest unboxing. Jeżeli przychodzi szafka skręcona, fronty wyregulowane, no picobello, ściągamy górę jak opakowanie od telewizora. Oczywiście ustawiłem karton odwrotnie, więc dobrze by było go obrócić. Tak, tutaj jakieś fizelinki takie zabezpieczające, żeby to się nic nie poruszało. Od razu widzicie, jakie macie dojście z tyłu. Na dole na prynt i po bokach jakieś wyjścia. Tak, samemu to ciężko się robi, ale dałem radę. Sama szafka nie jest ciężka, nie? Gorzej z rzuceniem akwarium na szafkę. Mam fajnego sąsiada, który mógłby mi pomóc, ale on pracuje od rana do nocy i też go akurat nie było, więc musiałem tutaj sam się męczyć. Zobaczcie, jakie fronty, jakie wyregulowane. No mniam, mniam, mniam. No i jest to, co ja zawsze chciałem. Półka, szuflada na filtr. No i z boku będzie półka. I co my tam mamy? Klucze. A, to jest piękna rzecz. Tak jest, do serwisu. No bo jednak jak wyciągacie prefilt z Oase, no to jest dwa razy wyższy filtr. Na razie to ja sobie włożę tutaj go w kartonie. Poczeka ze dwa dni, zanim ja się zajmę resztą. No pięknie. Oczywiście cały czas muszę sobie pomagać językiem, bo bez pomagania językiem to nie robota. No i co ty, Zenoś, tu kombinujesz, tak? A, zamykasz, zaraz będziesz otwierał, bo stwierdzisz, że schowasz do środka butlę. No i butlę wziąłem za dużą. No teraz się zmieści, jak nie ma półki. Ale jak dam tą półkę, to butla 5-litrowa niestety do szafki się nie mieści. Ale ja mam z boku tam za subwoofer miejsce, więc będzie stało z Bokensona. Przykryję to moim kwiatkiem i nie będzie widać sorczykiem. Dobra, pora na akwarium. Forsicht. Nie róbcie tego nożem, tak, wszędzie jest napisane, nie róbcie nożem, ale Zenon otwiera 100 tysięcy na kartonik, więc może nożem. Słuchajcie, to jest zapakowane w podwójny karton, wpierw taki transportowy, a potem tak ładnie z napisami Skyperline setka. Aquarium. Dobra, tutaj tak, fit. O, żeby się można było dostać. I słuchajcie, no, włożenie takiego akwarium samemu jest dosyć trudne. Pomogła mi moja sąsiadka, bo akurat była w domu. Sąsiadka ma 1,55 m. Dała radę. Dobrze, że nie umarła przy podnoszeniu tego zbiornika. Dobra, zobaczcie, jak to jest zapakowane. Bezpiecznie. Fajnie, bo Oase daje Wam piaskownicę gratis. Ten karton posłuży mi za piaskownicę. Tutaj jeszcze samo akwarium też jest jeszcze zabezpieczone, żeby się nie porysowało. Jest, udało się przy pomocy dobrych ludzi zainstalować, postawić akwarium na szafce. Tak, oczywiście to folijek miliard, to się wszystko tam zakleszczyło, no ale dobra, jest, mamy to. Można działać. No to co? No to pora na sprzęt. I teraz, tak jak powiedziałem Wam wcześniej, zrobię to dosyć nietypowo. W takich turboshirtach, które zauważyłem na innych social mediach, nie? Że tak twórcy rzucają takie szybkie akcje. No to patrzcie na to. Oświetlenie tylne. Otwieramy kartonik. Milion taśm. Jakieś 12. Tada! Podłączamy zasilanie. Do zasilacza. Z
zdejmujemy osłonkę. Czytamy instrukcję. Przede wszystkim. Fajna mina. Mina na miniaturkę idealna. Ściągamy apkę. Przekręcamy zawieszki. Instalujemy na tylnej szybie akwarium. Można na przedniej, ale będzie mało widać. Pięknie. Podłączamy zasilanie. I sprawdzamy, czy funguje. Mamy sterowanie z aplikacji. Jest unboxing tego na kanale, więc tam bardziej się tam nad tym rozczulam. Ale tutaj ustawimy sobie jakieś tam światełka, kolory. Może wschód słońca, może zachód, może ciemno-niebieskie, może jasno-niebieskie. Nie wiem, dobra, zostawmy może... O, takie. Nie, no dobra, białe. Białe? Nie, zielone. Dobra, instalujemy półkę. Na manele. Podłączamy listwę Wi-Fi, przyda się. Smart akwarium wyjdzie. O, z dwóch kawałków. Ktoś tu się tak napocił, żeby to nakleić. Przyszedł Zenon Barbarzyńca i to wziął. Odkleił. Lecimy otwory. Dwa. Wkładamy kołek. Przykręcamy coś z gwintem. Nakręcamy drugie coś już z linką. Ta-da! Instalujemy linki. Dajemy śrubki. Oglądamy się w lustrze. Podwieszamy lampę. Tak na 30 cm nad akwarium. Czy jak to woli. Poziomujemy, żeby było picobello. Ta-da! Tak to wygląda. Bierzemy filtr. Patrzymy, jak się nazywa. Bawimy się nożem. Wyciągamy kartoniki. Wyciągamy filtr. Stawiamy filtr. Dobieramy się do środka. Niezły prefilt, nie? Wyciągamy miliard koszy. Zostawię sobie jeden worek kształtek K1 Talden. Zostawiamy jedną gąbkę, cztery gąbki wywalam, a zamiast gąbek co tam Zenek będziesz pchał? Ano ceramico, hyperpor, już mi się ze Skylightem kiełbasi. Oglądamy gruz, otwieramy drugi gruz, sypujemy. To one też wyglądają jak kuleczki do mleka. Sypujemy, układamy, żeby się zmieściło i stwierdzamy, że kupiliśmy za dużo. Będziemy mieć na jeszcze 3 akwaria. Wysypujemy płatki do mleka. Zalewamy wodą. Płuczemy, żeby się nie okurzyło. A jak się okurzyło, to trzeba posprzątać. No i mamy oazę bakterie. Słuchajcie, bakterie w tabletkach, które od razu wkładam sobie do filtra.
Patrzcie, jaka gąbeczka, gąbeczka. I w środku raz, dwa, trzy. Trzy wielgachne tabletki z bakteriami. Wkładamy nasze kasety filtrujące z mediami, układamy równo, dociskamy, żeby tam nie było lewych obiegów, wszystko ma ładnie siedzieć. Ta jest, tabletka jest, przykrywamy czapeczką. Zakładamy głowicę, zaczaskujemy zatrzaski, ustawiamy temperaturę na taką, jaką chcemy, pamiętamy o tym. No i teraz wkładamy to na naszą szufladę. Ta-da! A co my tu mamy? Tu mamy, słuchajcie, podziękowanie za to, żeśmy wybrali ten zestaw. I co ciekawe, jest tu nawet odręcznie napisane długopisem. Specjalnie sprawdzałem, ktoś nam to autograf dał. No dobra, odrywamy to. Został ślad. Sprzątamy. Jest cacy. No to nasze wloty, wyloty. Tniemy nożem. Wyciągamy zasys bez skimera. Tniemy kolejne pudełko i wyciągamy wylot. Dobra, mamy już prawie wszystko poza CO2. W kolejnym, słuchajcie, odcinku zrobimy sobie hardscape. To są wszystkie moje zabaweczki, jakie przytargałem do domu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. A w drugim odcinku będziemy układać korzonki i kamyczki. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Prezentowane produkty dostępne w Czmielu. Linki w opisie filmu.